tym filmie przedstawię wam trzy straszne historie graczy Minecraft. Historia pierwsza. Czasami mimowolnie wracam do wydarzeń z tamtego dnia. Szczególnie nocami, gdy znów nie mogę zasnąć. Obrazy odtwarzają się wciąż niczym w zapętleniu w mojej głowie. Nie sposób się ich skutecznie pozbyć. A wszystko zaczęło się na pozór zwyczajnie, podczas jednej z wielu rozgrywek na moim świecie. Akurat w tamtym momencie zajmowałem się głównie sprawami organizacyjnymi, czyli porządkami w magazynie i w moim ekwipunku. Później natomiast miałem w planie trochę rozbudować posiadane farmy. Czas w grze mijał mi więc naprawdę spokojnie i nad wyraz pracowicie. Jednak prace te okazały się bardziej czasochłonne niż z początku zakładałem. To też ostatnie z zadań byłem zmuszony dokończyć po nadejściu zmroku. Stawiając kolejne płotki, poczułem się nieco dziwnie. Tak, jakby ktoś śledził każdy mój ruch, obserwując. Mimo wszystko myśli te szybko wyrzuciłem z głowy, tłumacząc sobie, że to przecież niemożliwe. Nigdy nie było tu ze mną nikogo i również nie miało być. Mijały następne minecraftowe dni, podczas których powrócił do mnie spokój. Wokół absolutnie nic się nie działo, a ja w pełni uwolniłem się od niepokojących myśli. Znów wciągnąłem się w budowanie, lecz tym razem przed domkiem, dekorując go z zewnątrz. Ale jak miało się okazać, w całkiem niedalekiej przyszłości moja ulga była tylko chwilowa. Już wam tłumaczę czemu. Pewnego razu byłem zmuszony poczekać do nocy. Bardzo mi zależało na zdobyciu nici, by stworzyć z niej wędkę. W końcu niewielkie jeziorko, które było tuż obok, musiało się na coś przydać. Gdy jednak nadeszła ta długo wyczekiwana noc, wokół było całkowicie pusto. To dość mocno zastanawiające, tym bardziej, że grałem na difficulty hard, a na horyzoncie nie widziałem żadnego moba. Aż tu nagle, gdzieś w oddali, w końcu coś ujrzałem. Nie marnując już więcej czasu, zerwałem się z miejsca. Spodziewałem się zwykłego potwora, ale zamiast tego moim oczom ukazała się tajemnicza postać. Natomiast zniknęła równie szybko, jak się pojawiła. Zdołałem ujrzeć ją tylko przez krótką chwilę i jedynym co pamiętam jest długa biała suknia sięgająca aż do samej ziemi. W przeogromnym strachu czym prędzej popędziłem w stronę domku. Już z zewnątrz zaskoczył mnie kompletny brak światła. Jednak z zachowaniem wszelkiej ostrożności otworzyłem drzwi, nieśpiesznie przekraczając próg. Wnętrze gdzieniegdzie było zalane krwią, tak czerwoną, że przebijała się przez panującą ciemność. Ktoś musiał tu być przede mną i wręcz strach pomyśleć, co mogło się zdarzyć. Jedynym pomysłem, jaki przyszedł mi do głowy, była ucieczka i przeczekanie tego wszystkiego z dala od mojego domku. Od tamtego czasu minęło kolejnych kilka dni i sytuacja poprawiła się jedynie odrobinę. Mimo pozostających obaw, wciąż chciałem kontynuować tu rozgrywkę. I jak moglibyście się spodziewać, tajemnicza postać została tu wraz ze mną. Jednak objawiała się jedynie w nocy, co jeszcze dziwniejsze, tylko i wyłącznie o godzinie 3. To coś pojawiało się nawet przy moim łóżku, kiedy ja leżałem. Stała tuż nade mną jedynie przez krótką chwilę. Później w tajemniczych okolicznościach znikała. Widziałem ją w moim pokoju wiele razy, co zaskakujące, jej twarz była o niewyobrażalnie pustym wyrazie, mętnych oczach i szeroko otwartych ustach. Z początku wydawać by się mogło, że krzyczy, wręcz w zaskoczeniu, ale paradoksalnie towarzyszyła nam jedynie głucha cisza. W końcu kolejnej nocy szala goryczy się przelała. Blada niczym księżyc postać zaskoczyła mnie po raz kolejny, pojawiając się tuż za jednym z drzew. W rezultacie, zdenerwowany całą sytuacją, niewiele myśląc, przystąpiłem do ataku. Wraz z pierwszym moim uderzeniem, gra kompletnie się zawiesiła. Od razu spróbowałem ją zresetować i wejść ponownie, lecz nic mi po tym, bo jak się okazało chwilę później, mój świat całkiem zniknął. Nie umiem wytłumaczyć racjonalnie tej sytuacji, bo wszystko działo się bardzo szybko. Do teraz zastanawiam się, czy byłaby możliwość przywrócenia mojej mapy i skonfrontowania się z tą postacią po raz kolejny. Zanim przejdziemy do drugiej historii, chciałbym wam o czymś przypomnieć, a dokładnie mowa tutaj o zostawieniu łapki w górę. A, i możesz też zasubskrybować, bo jeżeli dasz suba, to nie ominą cię kolejne odcinki. Historia druga. W Minecraft nie miałem okazji grać od bardzo dawna. Jeśli dobrze liczę, to nawet mogły minąć 2 lata. Ostatnio przypomnieli mi o tym koledzy w szkole. Wspomnieli przy tym o nowych update'ach. A więc z czystej ciekawości postanowiłem sprawdzić i pobrałem grę na swój komputer.
Zdawałem sobie sprawę, że wiele mnie ominęło i gry muszę się nauczyć wręcz od nowa. Gdybym jednak wtedy wiedział, jakie będzie to nieść za sobą konsekwencje, nigdy bym tego nie zrobił. Chciałbym opowiedzieć tę historię, ponieważ po dziś dzień nie jestem w stanie w pełni zrozumieć, czego byłem dokładnie świadkiem. A więc tak, stworzyłem nowy świat i zacząłem rozgrywkę mniej więcej tak jak dawniej. Pierwsze wydobyte drewno, podstawowe narzędzia i inne niezbędne przedmioty. Co więcej, udało mi się uzyskać kilka przydatnych surowców. Następnie wyruszyłem przed siebie ku poszukiwaniu idealnego miejsca na bazę. Pamiętam, że kiedyś wręcz marzyło mi się wybudowanie bazy będącej czymś na wzór kopuły, w całości pod powierzchnią. Niestety wtedy nie radziłem sobie dobrze z budowaniem czegokolwiek, ale teraz nie chciałem znowu odpuścić. Więc będąc dobrej myśli, przystąpiłem do działania. Wiedziałem oczywiście, że nie będzie łatwo, lecz czemu by nie spróbować? Dzień za dniem wchodziłem do Minecraft zaraz po szkole, skrupulatnie realizując swój plan. Na początek zebrałem mnóstwo wszelakich bloczków i jeszcze więcej surowców. W głównej mierze był to piasek, ponieważ miałem wizję, aby baza została praktycznie w całości przeszklona. Budowa nie była prosta, a wręcz momentami przerastała moje umiejętności. Jednak nie poddawałem się. Szczególnie trudne okazało się nurkowanie tak długo, by ustawić wszystkie te bloczki. Tworzenie bazy zajęło mi całe godziny, ale z wielką chęcią siadałem do komputera. I tak oto powstała ona. Baza idealna. Wyposażona rzecz jasna w najpotrzebniejsze przedmioty do dalszej rozgrywki. Te podstawowe, jak craftingi, skrzynki, piecyki, kilka stojaków na zbroję, ale też takie bardziej zaawansowane, czyli statyw alchemiczny z kotłem i enchanting w komplecie z biblioteczkami. Zdobycie właśnie tych drugich zajęło mi dodatkowo więcej czasu, jednak myślę, że było tego warte. Niedaleko, już na powierzchni, powstał nawet portal prowadzący wprost do piekła. Byłem niezwykle ucieszony, że udało mi się spełnić te małe marzenia sprzed lat. W tak pięknej bazie z równie dobrymi itemkami dalsza gra szła mi wręcz wspaniale. Pewnego popołudnia, gdy eksplorowałem nowo odkrytą jaskinię, wpadłem na pewien spawner. Od razu pojawiła mi się w głowie myśl, by nadbudować nad nim ekspiarkę. W końcu wyższy level przydałby się chociażby do enchantowania EQ. Przekopałem więc kawałek zzieleniałego kobla, by się zbliżyć. Jednak tuż przede mną pojawiła się postać. Zostałem na miejscu, prędko orientując się, że coś jest zdecydowanie nie w porządku. A mianowicie głowa Steve'a nie należała do niego, lecz do Creepera. W tej samej chwili przestrzeń wokół postaci znienacka wybuchła. Obudziłem się we własnym domku, zaraz obok łóżka, kompletnie obezwładniony szokiem. Czy takie moby w ogóle są w grze? Może zostały dodane w międzyczasie? Rozmyślania jednak zostawiłem na później, wiedząc, iż moje wszystkie itemy nie przetrwają przecież długo. Zerwałem się z miejsca wręcz biegiem. Zastałem przeogromną dziurę. Zdecydowanie o kilka razy większą niż mogłaby powstać od zwykłego moba. Serce waliło mi jak młotem, jednak odważnie schodziłem coraz to niżej i niżej. Wciąż powoli rozglądając się wokół za straconymi przedmiotami. Mimo to nigdzie ich nie było, bo zniknęły. Wkrótce po tym mój Minecraft sam się wyłączył. Próbowałem wejść na świat ponownie, co za którymś razem w końcu się udało. Ekran jednak zalany był czernią, a serduszka nieprzerwanie znikały z paska życia. Znalazłem się w potrzasku bez możliwości wyjścia. Pozostało mi jedynie czekać. Spodziewanie odrodziłem się w swojej bazie, po czym ponownie pobiegłem na miejsce wybuchu. Jednak ku mojemu zdziwieniu cały teren wokół jaskini, jak i ona sama, pozostał nienaruszony. Jak gdyby wybuch nigdy się nie wydarzył i wszystko było tak jak dawniej. Dla pewności zacząłem się rozglądać, szczególnie przy wyjściu spod ziemi. Okazało się, że była tam jako jedyny ślad po tej całej katastrofie głowa Creepera, wydrążona w jednej ze skał. Wciąż gdy o tym myślę, rodzi mi się w głowie wiele pytań. Naprawdę nie wiem, jak to wszystko mogło się zdarzyć i czy może czasami nie zwariowałem. Ale bez dwóch zdań jestem pewien jednego, że z Minecraftem pożegnałem się na zawsze. Nie wiem, czy wiecie, ale stworzyłem swój własny komiks na podstawie tej serii. Jeżeli chciałbyś go mieć u siebie w domu, zapraszam do linku w opisie. Jest duża szansa, że kupując, wylosujesz nagrodę. Historia trzecia. W Minecraft gram regularnie, od dość długiego czasu. Przez cały ten czas widziałem naprawdę wiele bugów, glitchy czy innych błędów. Ale akurat tego jeszcze nigdy wcześniej. Chociaż może zacznę od początku. Wszystko to, o czym zaraz opowiem, działo się na serwerze, który dzieliłem z moim przyjacielem. Świat stworzyliśmy całkiem dawno i odwiedzaliśmy go niemal każdego dnia. Zbudowaliśmy tam przeogromną bazę, wydrążoną w górze. Wyposażoną praktycznie we wszystko, co dało się zdobyć.
Każdy pokój umeblowany został tematycznie. Do przechowania, do przepalania, do enchantowania, do tworzenia mikstur i tym podobne. Całe piętro było też poświęcone farmom jedzenia. Niektóre nawet w pełni automatyczne. Zaś jeszcze niżej, zwierzętom. Niedawno zaplanowaliśmy kolejną wyprawę. Tym razem ku poszukiwaniu mężczyzn, ponieważ bardzo zależało nam na przygarnięciu Alai. A więc już na kilka dni przed rozpoczęliśmy przygotowania. Założyliśmy, że moby nie poddadzą się za łatwo i będzie trzeba walczyć. To też w pierwszej kolejności ważne były itemki, a w szczególności miecze. Tu z pomocą przyszły nam zgromadzone diamenty, z reszty natomiast kraftowaliśmy niezbędne elementy zbroi. Następnie przyszedł czas na prowiant, przynajmniej ze stak. Na naszych farmach jedzenia było mnóstwo, więc zebraliśmy tę ilość bezproblemowo. Gdy wszystko było już gotowe, pozostało nam tylko czekać do rana. Podróż zaczęła się jak każda inna, powoli, przed siebie. Mój przyjaciel był dobrej myśli, ciągle powtarzał, że wszystko nam się powiedzie. To mnie od początku dręczył delikatny niepokój. Nie mam pojęcia dlaczego. Pierwszą po drodze napotkaliśmy świątynię, w samym środku dżungli. Z racji tego, że zazwyczaj były niewielkie, od razu chcieliśmy ją sprawdzić. Nie przewidziałem jednak, że przez nieuwagę mój towarzysz dozna niemałych obrażeń. Przypadkowo aktywując ukrytą pułapkę. Kolejnym biomem po drodze okazała się pustynia i ponownie napotkaliśmy coś charakterystycznego, mowa tutaj o piramidzie. Tym razem przyjaciel został na górze, zaś ja starałem się zejść wprost na dół. Wtem nieoczekiwanie nastąpił wybuch przez upadek na płytkę naciskową. Jednak co dziwniejsze, straciłem tylko kilka serduszek z paska zdrowia. Co było niemałym sukcesem w porównaniu do wydarzeń z dżungli. Po szybkiej regeneracji ruszyliśmy dalej. Po jakimś czasie ujrzeliśmy na horyzoncie budowlę. Prawdopodobnie czekała tam wioska, co bardzo nas ucieszyło. Wędrówka powoli zaczynała się dłużyć, a zebrane zapasy zaczęły się kończyć. Jednak z każdym krokiem obraz stawał się wyraźniejszy i tym samym coraz bardziej zdumiewający. Gdzieniegdzie między domkami villagerów rozchodziły się pajęczyny. Drzewa w wiosce były bez liści, a miejscami budynki były zniszczone. Zwierzęta całkiem różniły się od tych zwyczajnych. Powiedziałbym, że bardziej przypominały już nieżywe, bo były całe umazane we krwi. A krowa była pozbawiona głowy. W dodatku Iron Golem również był kompletnie odmieniony. Jego puste spojrzenie powodowało u mnie lęk, a ogromna ciemna paszcza przyprawiała mnie wręcz o ciarki. Jedynie villagerowie zachowywali swój dawny zwyczajny wygląd. Wręcz od razu stwierdziliśmy, że nie można tego tak zostawić. Musimy przecież pomóc osadnikom, bo ta wioska była naprawdę nawiedzona. Przystąpiliśmy więc do ataku, nie czekając ani chwili dłużej. Walczyliśmy dość długo, ale w końcu udało się. Wioska nareszcie została oczyszczona. Zabrało nam to jednak wszystkie siły, to też musieliśmy choć chwilę odpocząć. Przeszkodził nam w tym jednak komunikat o szokującej treści. You may not rest now. There are monsters nearby. Co dziwne, nie mieliśmy pojęcia, o jakie moby jeszcze mogło chodzić. Przecież żadnych wokół nas nie było, bo wszystkie pokonaliśmy. Kiedy opuściliśmy domek, okazało się, że villagerowie, którzy byli w wiosce, to tak naprawdę zombie, które mają maski. W chwilę pojawiło się przynajmniej kilkanaście zombie villagerów koło nas, które napadły na nas z ogromną siłą. Zdołałem zerwać się z miejsca, po czym znaleźć kryjówkę wśród pobliskich drzew. Niestety mój przyjaciel nie miał tyle szczęścia, bo otoczyły go z każdej strony. Oczywiście widziałem, że próbował walczyć resztkami sił, lecz wszystko to było na nic. Pojawił się on w naszej bazie, a ja postanowiłem użyć komendy, aby się do niego przeteleportować. Oboje stwierdziliśmy, że ta sytuacja była zbyt mocna, i odpuściliśmy grę na tym serwerze.